A Olaf mówi do mnie tak: Cezary, ale tak pomyśl tak naprawdę. Gdybyś miał inne źródło dochodu, chciałbyś jeszcze się w to bawić po tylu latach? Powiem wam szczerze, że bardzo ciężko jest znaleźć taką naprawdę fajną, dobrą krytykę. Iśmy się tak spotkali, pamiętam, oczami z daleka i ja przez ten tłum się do niego przedzieram, a on myślał, że ja idę mu wpierdzielić. Uwaga, uwaga, zaczynamy. A jak zaczynamy, wiadomo, gdzie jesteśmy. Jesteście u mnie na kanale Wujka Czarka, gdzie witam was osobiście i witam was jak zwykle, niezwykle serdecznie i niezwykle gorąco. Moi drodzy, za oknem zima, a u Wujka będzie gorąco. Dzisiejszy odcinek powstaje przy współpracy słynnej firmy NordVPN, już nie pierwszy raz, czyli jest szansa, że ta piękna, wspaniała firma ogląda kanał Wujka Czarka. No a jak NordVPN, to będą również promocje, ale o tym potem. Dzisiaj Q&A, pytanie i odpowiedzi. To ja uwielbiam to najbardziej. Wiecie czemu? Dlatego, że wiem, że mówię na temat. Że wiem, że mówię o tym, co was interesuje. Tak więc uwaga, uwaga, zaczynamy Q&A u Wujka Czarka na kanale. Dobra, jedziemy. Łuk, czarna strzała. Czarna strzała. Czarna strzała. Jak, znaczy taki kawał, jak paru facetów zgubiło się na pustyni i tak idą, i tak idą, nie znajdą nas. Strzel, jeszcze raz. Idą dalej, następne 5 godzin. Chyba nas nie widzieli, nie usłyszeli. Strzel, jeszcze raz. Nie strzelę, czemu? Bo już nie mam strzału do łuku. Takie głupie. Adaś się zaśmiał. Może wy też. No wie, no taki był kawał. Co ja zrobię? Kochani, łuk, czarna strzała pyta mnie tak. Panie Cezary, jak pan myśli? Czy nasze polskie kino, polskie z dużej litery, czarna strzała, jak polskie, to jest przymiotnik, przymiotniki piszemy z małej litery. Kino jeszcze może być z dużej, jak ci się podoba. Czy nasze polskie kino jest na poziomie odpowiednim dla polskich odbiorców? Czy czegoś jeszcze w nim brakuje? Pozdrawiam. Dziwnie zadałeś to pytanie, łuku, czarna strzało, dlatego że... No jak teraz ma artysta myśleć? Uwaga, uwaga, robię film na poziomie publiczności. Musiałby tę publiczność znać, jaki jest jej poziom, a publiczność jest różna. Zenek Laskowiak zawsze moderował i wymyślał swoje kabarety, żeby były zrozumiałe dla tego, kto przeczytał tylko elementarz. Ale tak samo były dobre dla profesora wyższej uczelni. Dlatego zawsze swój program kombinował tak, żeby się zawierał między elementarzem a panem Tadeuszem. To jest ta wiedza, spektrum wiedzy, która jest dostępna dla wszystkich pokoleń, pokoleniowo. No i to wystarczy. Nie trzeba mówić o fizyce kwantowej, żeby być interesującym dla niektórych, prawda? I on tak jakby kombinował. Czy polskie kino jest na poziomie odpowiednim dla polskich odbiorców? Polski odbiorca w tej chwili jest na poziomie odbiorcy światowego, a może nawet na wyższym poziomie, bo my jesteśmy naprawdę w większości lepiej wykształceni niż w niektórych krajach Europy Zachodniej, a może nawet w Ameryce, kto wie. Są oczywiście uczelnie, które odstają do góry oczywiście, ale tak chyba nie powinniśmy myśleć, żeby... Bo artysta nie może być kelnerem. Na przykład nie możesz sobie pomyśleć tak, teraz wymyślę dzieło dla sprzątaczek, albo na przykład dla praczek, albo dla pań domu. Są oczywiście programy w telewizji dedykowane osobom, które są w domu z dziećmi. To są telewizje śniadaniowe na przykład i to jest generalnie, publiczność jest żeńska najczęściej. I właśnie dziewczyny, które się zajmują dzieciakami w domu, czy pracują w domu, mogą sobie włączyć telewizor w międzyczasie pooglądać taki program. Ale kino, artysta, no nie może być taki, żeby schlebiać gustom odbiorców, nawet jeśli o tych odbiorcach ma złe zdanie. Ten błąd popełniło kilka komercyjnych telewizji w Polsce i wychowało sobie niechcący taką właśnie przeciętną publiczność.
dyrektorzy tych telewizji, ja nie powiem nazwisk oczywiście, bo sami się i tak domyślicie, zawsze mówili w ten sposób, no nie, Cezary, co ty mi za scenariusz przynosisz, przecież ludożerka tego nie zrozumie. Była taka moda w telewizjach komercyjnych, takiej trochę pogardy dla publiczności, że dajemy im taką papkę ogólnie zjadliwą, bo telewizja w ogóle jest wymyślona po to, żeby puszczać cokolwiek między reklamami. To jest jednak medium bardzo komercyjne. Oczywiście pieniądze zarobione w ten sposób mogą być wykorzystywane do produkcji filmów ambitniejszych, ważniejszych i seriali wypasionych, a nie takich tylko oper mydlanych. Ale zauważcie, że w telewizjach raczej królują takie seriale, takie właśnie opery mydlane, że to wiesz, kamerka patrzy, aktorzy są nieprofesjonalni. To wszystko jest takie, a ma oglądalność, czyli wychowaliśmy sobie już publiczność taką na takie wypady. Ale nie wyobrażam sobie tego, że na przykład Van Gogh czy inny wspaniały artysta myślał w ogóle o odbiorcy, tworząc swoje dzieło. Dzieło, jeżeli uzyskuje odbiorcę, znaczy, że jest dziełem. Dzieło sztuki broni się samo przez to, że jest sztuką. Że patrzymy na posąg Dawida, mówimy, kurczę, idealne proporcje. W kamieniu wyrzeźbione. To zrobił to geniusz, że w tym kamieniu zauważył człowieka, którego tak wyjął z tego. Ja pamiętam taki film o Wicie Stwoszu, że on patrzył na piękny dąb i mówi, i to jest figura Jezusa Chrystusa. Już go widział tam, zaklętego w tym drzewie. On musiał tylko to, tak mówił o sobie, że on tylko ten nadmiar drewna, który otacza tego Jezusa, jest kształtem drzewa, on musi odjąć, żeby wydobyć tę figurę. I artysta, to Adam Hanuszkiewicz nam mówi, nie może być kelnerem, czyli serwować tego, co ludzie zamawiają. Wtedy nie jest artystą. Wtedy jest rzemieślnikiem, który wyrabia potrzebne ludziom rzeczy do konsumpcji, do użytku. Artyst, oczywiście facet, który robi krzesła, też może być artystą, kiedy nada temu krzesłu odpowiedni walor artystyczny. Ale generalnie krzesło to jest jebut, musi być ergonomiczne, żeby kręgosłup prosto się trzymał. W tych czasach w tę stronę idą badania, ale to są rzeczy użytkowe. Jeśli chodzi o sztukę, to nie wolno gardzić widzem. Marek Koterski, kiedy gra się u niego w filmie, wystosowuje do aktora taki plik kartek. I to jest taka Biblia, jak masz grać. Ale najważniejszym tekstem, który ja wyczytałem w tej Biblii, jak ja mam tworzyć rolę, to było takie zdanie, które brzmiało dokładnie w ten sposób. Masz grać na swoim poziomie. Ty nie myśl o widzu, nie martw się o niego, czy on to zrozumie, czy jest za głupi, czy nie wolno tak myśleć o widzu. Musisz się z nim utożsamić. Tak jak się utożsamiasz z rolą, musisz się utożsamić z widzem. Oni są na twoim poziomie, oni nie są głupsi. Więc pytanie, czy kino jest na poziomie pewnie dla polskich odbiorców, można też rozumieć Łuku, Czarna Strzało, też odwrotnie. Czy polskie kino już dojrzało do naszej wysublimowanej percepcji? Bo my oglądamy naprawdę wspaniałe filmy i seriale robione w Stanach, na Zachodzie, bardzo drogie, ze świetnymi efektami, z genialnymi aktorami i kapitalnymi scenariuszami. One tworzą się nowe światy. Więc z jednej strony pytanie jest podchwytliwe, a z drugiej strony nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, bo tak jak powiedziałem, artysta nie może robić czegoś na zamówienie. Na zamówienie się robi reklamy. A dzieło sztuki to jest to, co artystę dręczy, to, co artystę nurtuje i on chce publiczności podzielić się artystyczną wizją tego, co ma w sobie. A że używa do tego kamery, że używa do tego aktorów, no to się robi dzieło filmowe. I nie wszystkie filmy są dziełami filmowymi, niektóre są po prostu knotami, tak to już jest. Czy polskie kino jest na poziomie odpowiedniego dla polskich odbiorców, czy jeszcze czegoś w nim brakuje? Aha, no to cię zdradza to, że jednak temu kinu brakuje czegoś. Czyli dobrze powiedziałem. No to tyle, Łuku, Czarna Strzało, no bo co jeszcze więcej mogę tutaj wymyśleć? Powinnością artysty jest zaskakiwać
i ciągnąć publiczność za sobą na wyższy poziom, a nie odwrotnie. Tak myślę. Aleksander Wyszyński. Wujku Czarku, jestem ciekaw, co wujek sądzi na temat pana Marka Kondrata i jego decyzji o zakończeniu kariery aktorskiej z 2007 roku. To już tyle lat temu. Boże. Czy uważa wujek, że aktor powinien zejść ze sceny będąc na szczycie, czy raczej umierać na scenie? Czego przykładem w sensie dosłownym może być Tadeusz Umnicki. Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrowienia dla najlepszego aktora wśród youtuberów i najlepszego youtubera pośród aktorów. Pokaż mniej. Aha, tego się nie czyta. Pokaż mniej, to znaczy, że kochani moi, Aleksandrze, słuchaj. Decyzja Marka Kondrata była dla nas wszystkich szokiem. I jak już to odpowiadałem trochę na podobne pytanie, bo Marek Kondrat jest aktorem nietuzinkowym, jest aktorem wybitnym, jest aktorem genialnym. I to, że on po prostu przestał grać, uważam, mówię to z pełną odpowiedzialnością, że to jest duży wyłom dla Polski, strata dla polskiej kinematografii. No, ale to była jego decyzja. Zauważcie, podjął decyzję w 2007 roku, to już jesteśmy jednak w kraju demokratycznym, w kraju, gdzie komercja rządzi. I ja byłem oburzony tym faktem. I pamiętam, że jak powiedziałem Olafowi Lubaszenko, no co ten Marek odpierdziela, a Olaf mówi do mnie tak: Cezary, ale tak pomyśl tak naprawdę, gdybyś miał inne źródło dochodu, chciałbyś jeszcze się w to bawić po tylu latach? Ja mówię, wiesz co? Kto wie, ale chyba nie. Bo powiem wam, że to jest zawód upiorny. Codziennie musisz udowadniać, że nie jesteś wielbłądem. Codziennie jakiś reżyser, jakiś scenarzysta ma wątpliwości, czy ty się nadajesz do roli. No nie wiem, czy pan się nadaje do roli, czy pan to pociągnie, wie pan, bo to jest rola bardzo złożona. Pan wpisałem w ten sposób, że ja nie wiem, czy to pan Pazura, czy to nie powinna być Agata Kulesza na przykład. Wiesz, że to jest, że to... To jest problem i rzeczywiście Marek mi to wyjaśnił w jednym z wywiadów, który dał chyba Gazecie Wyborczej, że on powiedział, że po prostu miał już tego dość, tej ciągłej niepewności, tego życia na takiej tykającej bombie, tego, że zależysz od kogoś. Aktor cały czas zależy od tego, czy zadzwoni telefon od producenta i czy mu zaproponują rolę, czy artysta będzie w swojej wizji filmu widział jego na tym miejscu. I całe życie przekonywać tych artystów, że ty jesteś, jestem, hello, jestem gotowy, proszę bardzo, mogę zagrać, to jest po prostu poniżające. To jest taka jedyna rzecz w tym zawodzie, która jest podła, okropna i naprawdę nie do przeżycia. To jest dla psychiki bardzo duży uszczerbek. Ja uważam, że aktor powinien pracować do końca życia jako aktor. Też dlatego wybrałem ten zawód, no bo jednak sportowiec, nie wiem, piłkarz może pracować do 30 któregoś roku życia, potem musi sobie szukać czegoś innego. A aktor może grać postaci do końca. Tak jak właśnie Tadeusz Łomnicki wyżej wspomniany. Także no ja uważam, że szkoda Marka, że nie gra, bo kto wie ilu wspaniałych ról nie zobaczyliśmy w jego wykonaniu. Ale z drugiej strony zazdroszczę, bo ma święty spokój. I już nikomu nic nie musi udowadniać. Po prostu powiedział, kończę. No tak śpiewa perfekt, nie? Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, ale oni raczej myślą o piosenkarzach, wiesz. No bo jak wypalasz się, już nie wiesz, jaką piosenkę wymyśleć, zagrać, o czym zaśpiewać, bo jakby nie masz motywacji do tego, to wtedy zejdź ze sceny, a tylko robić piosenki po to, żeby robić, że o, teraz zagra zespół perfekt, byle co, byle grał dalej, to nie. To chłopaki po to zaśpiewali tę piosenkę, żeby wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Ale dla aktora w każdym wieku jest materiał do grania. I aktor może się spełniać do końca swoich dni. Czego, powiem wam szczerze, w waszym imieniu sobie życzę. No to ciekawe pytanie. Co pan myśli o krytykach filmowych? Czy z perspektywy aktora są potrzebni? I ci zawodowi, i ci samozwańczy. A są zawodowi? Bo wiecie, generalnie nie wiem, czy jest szkoła krytyki filmowej. Krytyką filmową zajmują się dziennikarze, którzy się akurat jak raz interesują filmem. No i potem zajmują się pisaniem recenzji z filmów, ocenianiem reżyserów, aktorów itd., itd. Ale nie ma chyba takiej szkoły krytyków filmowych.
Czy z perspektywy aktora są potrzebni krytycy filmowi? I co ja myślę o krytykach filmowych? Wyobraźcie sobie, że jednak krytyk filmu, krytyk jakikolwiek, krytyk sztuki, to jest coś pośredniego między dziełem a odbiorcą. Wyobraźcie sobie, że teraz ja chcę iść do muzeum i zobaczyć słoneczniki Van Gogha. I krytyk mówi, po co, ej, Czarek, po co byś szedł do muzeum zobaczyć słoneczniki? Ja mówię, bo to jest arcydzieło. No, stary. Ale jestem krytykiem, ja ci wszystko opiszę, jak one wyglądają. To jest taki wazon, tu jest taki słonecznik, taki, i ty mówisz, no tak, nie warto iść, bo to szkoda pieniędzy, żebyś wydał do muzeum, żeby tam wejść. To jest jednak pośrednik. I uważam, że wszyscy krytycy są samozwańczy. I oni są potrzebni, dlatego że jak krytyk dobrze napisze recenzję, zna się na filmie, to da coś twórcy na przyszłość. Ale generalnie samo słowo krytyka kojarzy nam się nie z tym, że ktoś obiektywnie oceni twoje dzieło, tylko że go skrytykuje, czyli zawsze napisze źle. Zawsze zobaczy minusy, a nie zobaczy plusów dzieła. Powiem wam szczerze, że bardzo ciężko jest znaleźć taką naprawdę fajną, dobrą krytykę. Ja recenzji takich prawdziwych o moich wysiłkach to czytałem może 2 czy 3 w życiu. Ostatnio czytałem dobre recenzje, takie uczciwe, po filmie, po serialu Ślepnąc od świateł, gdzie rzeczywiście był zanalizowany tekst, sposób filmowania i postaci, które się pokazywały w filmie. One były oceniane surowo i dosadnie, ale rzeczywiście ja się z nimi zgadzałem, gdzieś widziałem, o co chodzi. Ale generalnie w krytyce to zawsze są wycieczki prywatne. Ja pamiętam po filmie I Love You takie, ja nie czytałem żadnej recenzji, tylko jakieś takie wycieczki osobiste do aktorów. No, Kasia Figura już nie wygląda tak dobrze, ma już podgardle. No ludzie, jak może tak krytyk napisać? Nie o to chodzi w filmie, czy ona ma podgardle, czy dwa. Cezary Pazura znowu robi miny jak z 13 posterunku. Gdzie? To wszystko było takie produkcyjniaki. Oni mają pisać, nie wiem, od linijki im płacą, czy coś. On musi coś napisać i pisze zazwyczaj źle. Kiedyś taka dziennikarka mówi, że jej udzielę wywiadu do takiej bardzo ważnej, poczytnej gazety, wiele lat temu, po jakimś moim filmie. A to był dzień przed Wigilią, wiecie, no już pierogi się robią, kapusta się gotuje, już jest świąteczny nastrój, pachnie, wiecie, tym jedzeniem, karp pływa w wannie i tak dalej, i tak dalej. Ona dzwoni, że teraz na wywiad i jeszcze w Wigilię mam jej ten wywiad autoryzować. Ja mówię, panie, to może już po... On mówi, proszę pana, jak pan mi nie udzieli wywiadu, to ja o pańskim filmie napiszę źle. To jest krytyk. I ja mówię, no dobrze, ale pani nie widziała filmu. Ona mówi, no co z tego? Rozumiecie, że to już taki rodzaj jest szantażu. To jest po prostu okropne. Więc tego nie rozumiem. Był wspaniały krytyk, uwielbiałem go, to był Zdzisław Pietrasik. I on mnie tak strasznie zrąbał po jednym filmie, ale napisał genialną recenzję. Ona mi dała perspektywę tego, że rzeczywiście zrobiłem tam źle, mogłem inaczej, i on to napisał śmiesznie, tam jakieś rymowanki wstawił, dopierdzielił mi, ale zabawnie, inteligentnie i na temat. I przysięgam wam, to autentyk. Ja zobaczyłem Zdzisława Pietrasika na bankiecie w Międzyzdrojach, były takie festiwale filmowców w Międzyzdrojach, artystów, i był ten taki bankiet, ja tam przyjechałem i patrzę, jest Pietrasik. Chciałem mu iść podziękować, powiedzieć, że napisał genialną recenzję, że się napracował nad tą recenzją, że ona coś znaczy, ona ma formę, ona ma treść, że jest zajebista, dowcipna, inteligentna, aż zabolało. Takie recenzje uwielbiam. Iśmy się tak spotkali, pamiętam, oczami z daleka, i ja przez ten tłum się do niego przedzieram, a on myślał, że ja idę mu wpierdzielić. I zaczął uciekać przez ludzi. No to ja przyspieszam, nie? I szybciej. To on dalej. Słuchajcie, złapałem go na plaży. Uciekł na plażę przede mną, bo myślał, że go będę bił. Wiecie, na tych bankietach, wszyscy na faleni, tam czasami było mordobicie. Nie powiem, że nie. Ja go dorwałem na plaży. Paciaczku, ja się troszkę jąkał Zdzisio i tego. Ja panu wszystko wytłumaczę. Ja mówię, panie Zdzisławie, ja tylko chciałem panu podziękować za tę recenzję, którą pan napisał. On mówi, no ale ja napisałem o panu źle. Ja mówię, tak, ale ja to zrozumiałem. No tak.
jakie jest pańskie zdanie? I pan to napisał uczciwie, rzetelnie, zawodowo, profesjonalnie, dowcipnie, inteligentnie. No taką recenzję to ja chętnie przeczytam, nawet jak nie jest dla mnie pozytywna. I tego dnia przeszliśmy na ty i się bardzo z dzisiaj zaprzyjaźniłem, bo okazało się, że to jest naprawdę wspaniały, wykształcony Szygo, odznaczony zresztą orderami przez nasze państwo za wkład do kultury Polski, nieżyjący od 3 lat Zdzisław Pietrasik. Ubolewam, bo naprawdę już takich wspaniałych dziennikarzy, krytyków nie ma. No to chyba tyle na ten temat. Są potrzebni krytycy i nie są. Tak jak powiedział Adam Hanuszkiewicz, ja się pod tym podpisuję obiema rękami. Mówiłem wam tę jego myśl, która mi się najbardziej podoba na świecie. Powiedział kiedyś, ja nie potrzebuję krytyków, bo ja doskonale wiem, co robię źle. Ja potrzebuję pochlebców, żeby poprawili mi moje samopoczucie. Ta-da! Odpowiedziałem na pytanie. Nagadałem się, raptem na 3 pytania odpowiedziałem. No ale tak to jest u wujka. Moi kochani, to nie jest koniec waszych pytań, moich odpowiedzi, bo ja chcę wam zadać jedno zasadnicze pytanie i sobie sam odpowiem. Czym tak naprawdę jest NordVPN? Wyobraźcie sobie taki, że jesteście w takim tunelu, który ma przesyłać wasze dane internetowe. I to jest taki tunel, to jest właśnie ten NordVPN. Nikt do tego tunelu się nie przedostanie, jesteście tam sami, bo to jest wasz kanał. NordVPN chroni was przed wszystkim i wszystkimi z zewnątrz. Nikt w tym tunelu nie ma szans dotrzeć do przesyłanych danych, bo to jest tylko i wyłącznie wasz tunel. Ja borykam się z tym, powiem wam szczerze, że coraz więcej jest tych napaści takich internetowych. Ktoś chce nam wykraść dane, żeby zrobić zakupy. Edytka, słuchajcie, teraz niedawno nagle noc. Słuchajcie, ona mówi, ty zobacz. Ja mówię, co się stało? Ona mówi, ktoś mi się włamuje na konto w Kalifornii czy w Wisconsin, w Stanach. Wyobrażacie to sobie? Myśmy to widzieli. No i po to jest właśnie NordVPN, żeby ciebie nie widzieli, żebyś był niewidzialny. Najgorzej, jak ktoś na ciebie, kradnąc twoje dane, bierze kredyt. No, bo wiecie, kto spłaca kredyt? Kredytobiorca. Jak teraz wytłumaczysz w banku, że tylko jest napisane, że to ja, ale to ktoś. Tak to się każdy może tłumaczyć, wiesz. Dlatego trzeba korzystać z NordVPN, żeby nikt twoich danych nie mógł po prostu zajumać. Także podsumowując, co daje NordVPN? Przede wszystkim stajemy się niewidzialni, bo zmienia nasz adres IP. Jesteśmy niewidzialni dla nikogo z zewnątrz. Po drugie, szyfruje nasze dane. Czyli one nie idą bezpośrednio, tylko są zaszyfrowane. I nikt tak naprawdę nie będzie wiedział, jakie strony odwiedzasz, co robisz w internecie, bo to jest tylko i wyłącznie twoja broszka. I tak ma być, na tym polega wolność. No i fajna rzecz jest taka, że NordVPN ukrywa lokalizację. Czyli może nie być w Polsce, może być gdzie indziej, a może być w Polsce, a korzystać z serwerów, które są za granicą. No bo nie wiedzą, że jesteś w Polsce. I to jest fantastyczne, no bo dlaczego ktoś ma wiedzieć, gdzie ja jestem, no? Tak jakbyś jechał autobusem raczej, kto ma wiedzieć, na jakim przystanku wysiądziesz? Czy wysiądziesz w Otwocku, czy wysiądziesz dopiero w Puławach, no nie? To jest, masz bilet i jedziesz. No i to jest fajne, słuchajcie, to też odkryłem w sumie niedawno, że jak masz publiczną sieć Wi-Fi, to NordVPN jednak, zazwyczaj jak ja szukam w telefonie i zawsze jest pisane sieć niezabezpieczona, to chyba o to chodzi. To NordVPN ci to zabezpiecza, żeby twoje dane służbowe i prywatne nie wypłynęły. Czyli NordVPN zapewnia bezpieczny dostęp do publicznych sieci Wi-Fi. Wi-Fi, u nas Wi-Fi, a gdzieś Wi-Fi. No czyli wiecie, o co chodzi. I teraz, moi kochani, aby dowiedzieć się czegoś więcej o najnowszej promocji NordVPN, zajrzyjcie do opisu filmu. Tam znajdziecie link, w który trzeba kliknąć, aby z tej promocji skorzystać. I w tej chwili na ekranie pojawia się link i kupon do tej promocji. Kochani moi, kończymy Q&A. Kończymy Q&A. Pytania i odpowiedzi. Zapraszam was jak zwykle za tydzień. Będzie bardzo ciekawie. Trzymajcie się, całuję was gorąco. Lajkujcie. Wujek Czarek czeka. Pa.